następny semafor. Jaki? No oczywiście, że następny. No już nie następny. No i tak tam jakąś stacyjką mam. Ja wiem, że tutaj się zatrzymujemy, panie. No stoimy, nie? Trochę ostro, ale no. Zatem. 22:30 mieliśmy być, odjeżdżamy 28, więc mamy 6 minut, a później 5:30. Nie no, już nie będę szukał, jadę dalej. Nie ma czasu, na razie dyrdy mały. Sygnał po przejazd, RP1. To mnie interesują ludzie na peronie, co stoją. Niech się boją. Co do maszyny powinni zrobić, to chociaż nawet już mają te stare lokomotywy, to nie wiem, jakieś starsze szynobusy. Na przykład te Arrivy, co jeżdżą. Te jeszcze takie, no... Nie wiem, ten... No, zielonawo, niebiesko, takie tam... Białe one są. Takie zielono-niebieski i... Biały. Czasem nie wiem czemu, że skończył ten najwyższy poziom bocznikowania w miarę szybko, trzeba trochę zmniejszyć moc i zwiększyć. Zbliżamy się do jakiejś stacji.
No i delikatne hamowanie tym razem. Mieliśmy być 26, jest 32, więc mamy 6 minut opóźnienia. Miło mi. A my jedziemy. Może i się uda nadrobić. Ale w miarę dynamicznie jadę, nie? Nie, tam pierwszy raz. Jeszcze nigdy mnie to nie było. Ale jak już jedziemy, nie? Na widoczność. Co widzimy, to robimy. Wiem, że 40 będzie. Jeszcze nie ma co hamować, bo tam daleko jest ten semafor. Krucz, stacja, krucz. Były tylko tory. I teren, ale bez otoczenia i tylko AI tutaj jeździ. Aha. To teren nie jeździ już tylko AI. Trzydzieści dwa mamy mieć odjazd, więc żeby było 6 minut opóźnienia, to musimy wyjechać 38. Jak podjedziemy szybciej, to znaczy, że mamy mniej niż. Dobra, wagony wyjechały, więc jeszcze trochę. Można przyjrzeć tłoki. Dobra, i hamujemy. Dopiero autor scenariuszy wpadł na pomysł, żeby wykorzystać i stworzyć otoczeniące. No to mu się akurat powiodło, że pomyślał. Mówię, jak wyjedziemy przed 38, to znaczy, że mamy mniej niż 6 minut opóźnienia. Jestem obok pana? No to ciekawe. Coś, co jest rzadkością. Ktoś pomyśl. Dobra, odjeżdżamy, zadymiamy całą okolicę przy okazji, nie? Jak to kiedyś wyglądało, im bardziej dymi, tym lepiej. Nie mam niestety, nie mam, nikt mi nie dostarczył. Czyli mamy 4,5 minuty z tego opóźnienia. Udało mi się trochę nadrobić.
Jadą przepisano oczywiście. Mogłem sobie trochę hamulcem pomóc niczym, żeby dohamować do 40. Natomiast powinniśmy wyjechać za rozjazdy i będziemy przyspieszać. Na prędkości rozkładowej i szlakowej 120 km na godzinę możemy już dać mocy, zanim on tu wejdzie na obroty, a to już maglony na spokojnie sobie wyjadą. Jak powiedziałem, to już tyś zrobili. O, widzę. Wiadomość automatycznie przesłana do sprawdzenia. Pan Simon GTA. YouTube nie lubi pana. Bo wysyła mi komentarze do sprawdzenia. Ja widzę. Państwo nie. A czemu? Czemu miałbym dzwonić? Drodzy Państwo, jeszcze nie rozpędziliśmy się do 120, a już będziemy hamować. To jest cud świata. Trzeci. I skróciliśmy nasze opóźnienie do całych 4 minut. O, idealnie się zmieściłem. Ruszamy. Nie ma czasu. A spanie. Wagon pali się, nic się nie pali. Jaki wagon się pali? Panie, no niech pan już nie wymyśla, panie Zaj. Żaden wagon się nie pali. Wszystko jest w porządku. Niech najlepsze. I my to w lewo odbijamy? Bo to już lubnie będzie. Dobrze, że zdążyłem przed tym gościem, to... A tak on może będzie musiał stanąć, a nie ja. Nie jedzie.
musiał zdawać. No na jedno to do Lubnia. Ulew pomocniku jest załączyć ogrzewanie pociągu. A potem załączyć środek lata ogrzewanie pociągu. A gdzie jest ciepło? Bez sensu, nie? No ciekawe, czy się rozpędzimy do tych 120 kiedyś. Zasilanie i zasila też klimatyzację w nowoczesnych wagonach? Dobrze, gdzie jest ogrzewanie pociągu? Ogrzewanie pociągu! Panie, szybko! Ogrzewanie pociągu! Ogrzewanie szyb. Ej, wjazdowy nastój! Panie, hamuj! Fajnie, póki nikt nic nie widział. A nic się nie wydarzyło, nie? No, przecież to jest ty. Nie, panie, przecież to był ty. Wjazd był na zastępczy, panie, na zastępczy. Ja po prostu nie zauważyłem, że to zastępczy był. Panie, gazu. Co to ma być? No właśnie, gaz miał być. No i takich wersji się trzymaj. Dyżurny szybciej informował, tylko nie zdążył zaświecić i zaświecił w ostatnim momencie. Aha, wiecie dlaczego? Bo szukałem ogrzewania pociągu, którego nie ma zresztą. Jest to ogrzewanie pociągu. Ogrzewacz wody to nie pompa, pompa to trzymanie silnika. Obroni lokomotywy, świetlenie rozkładu przyrządów. Wjeżdżamy w peron, czerwony, czerwony, no nie ma. Ogrzewanie szyb jest, ale nie działa. Uboni jakiś ten lokomotywnik. Chyba, że nie wiem czym się włącza to ogrzewanie. Nie wiem, że jest od tego skrót klawiszowy, ale nie znam go. To jest racja. Wróciliśmy do Lubniewa z drugiej.